No i teraz zachęcam Państwa do dyskusji. Już naliczyłem 5 zgłoszeń, więc powiem, jaka jest kolejność. Bartosz Rydliński, potem pan profesor Rejkowski, potem Andrzej Ziemski, potem Dariusz Szwed, potem Rafał i Bartek, i potem Maciej Wieczorkowski. Postaram się zapamiętać tą kolejność. I mam prośbę, żebyście Państwo już sobie przekazywali mikrofon, dobrze? Ja będę... Dobrze, to panu profesorowi przekazuję, rozumiem, tak? Tak. Dobra. Jest tak, Bartosz Rydliński, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego. Ja sobie przygotowałem tutaj, o Jezu, już tyle pytań, że nie mam od czego zacząć. Chociaż w ogóle chciałem zacząć od wywiadu pana profesora dla pani Agnieszki Kublik. 11 czerwca, jak pan wędrkował na temat bodajże 10% Grzegorza Pierarskiego, ale sobie to odpuszczę, bo mam po prostu więcej polemiki, aniżeli pytań. Z tego względu, że nade wszystko... Moi rodzice opowiadają, że jak Aleksander Kwaśniewski wygrał wybory w 2000 roku, a później w 2001 roku Leszek Miller, prawda, przywódca SL, dosiągł 47% głosów. Prawica też mędrkowała, że na 20 lat, prawda, już jest po nich. Pokazało, że po czterech było już pozamiatane. Więc ja bym tak bardzo nie przestrzegał nad, czyli nie rozpatrywał tego z perspektywy 10 lat, tylko bardziej 5. Z prostego powodu, bo Platforma Obywatelska, macie pełną władzę, też pełną odpowiedzialność. W tym względzie, że też nie ma według mnie, tu się nie zgodzę z doktorem Dulą, nie ma wizji powrotu PiS-u do władzy. Znaczy ja sobie nie wyobrażam koalicji PiS-u i SLD, czyli, że co, że premierem jest Jarosław Kaczyński, wicepremierem jest Grzegorz Napieralski, czy że premierem jest Adam Hoffman, a wicepremierem jest Bartosz Abukowicz. Ja tego też nie widzę. Czy jak miałaby być polityka historyczna? Czy jak miałaby wyglądać prowadzenie podatków, prawda? Czy to przecież to PiS obniży podatki dla najbogatszych, z podatek od dziedziczenia? Czy zmniejszy spadkę zdrowotną? Znaczy SLD według mnie jest, SLD jest według mnie o tyle dobrej sytuacji, gdyż na przykład licząc po kolei, in vitro, już Platforma powiedziała, że budżet państwa na to nie pozwala. Więc już kłamstwo. Afganistan. W Lizbonie Tusk z Komorowskim zagrałem tak, jak Obama zagrał. No, oni nie wyjdą z Afganistanu szybciej niż Amerykanie. A z tego, co przypuszczam, Amerykanie wyjdą dopiero kolejną kampanią prezydencką. Kwestia parytetu. Grzegorz Schetyna mówi już nie 50%, tylko 35% i schodzi w dół. To nie są parytety. To jest chyba jakiś ryczał. Jest kwestia krzyża, tak? Gdzie tylko SLD tak naprawdę zachowuje się sensownie, składając apel, prawda, czy organizuje na 10 sierpnia jest zbierania listów pod usunięciem krzyża. Znaczy tutaj Platforma zachowuje się tak samo jak PiS. Czy oni nie wyjdą poza, prawda, to co powie Kościół. Czyli oni nie wyjdą poza kler. Jest jeszcze taka kwestia, że ja mam takie pytanko, jak Państwo odczytują 200 tysięcy nieważnych głosów w drugiej turze? Bo to chyba jest rekord trzeciej RP. To jest jednak bardzo, to jest podobna liczba, prawda, czy może trochę mniejsza, niż ludzi, którzy poszli zagłosować na Jarosława Kaczyńskiego w drugiej turze. To jest pytanie właśnie, czy 200 tysięcy ludzi, którzy decydują się, prawda, że oddają nieważny głos, że idą, prawda, często na przykład jak to jest na wsiach, że śledzi się po 3 km do szkoły, żeby oddać głos i kreślą. A propos Cimoszewicza, z tego co wiem, to chyba zresztą Janusz Zamkę dobrze powiedział. Decyzja Cimoszewicza nam pomogła. W moim rodzinnym Nowym Dworze Mazowieckim, skądinąd w wojskowym mieście, wzrost poparcia SLD od 2005 roku już się podwoił. Już nie ma 13%, jest praktycznie 20%. Więc tu Cimoszewicz nie ma żadnego wpływu. Ludzie widzą, że twarze lat 90. już wyszły z obiegu, czyli oni już nic nie opowiadają. Na tym może polegać siła, albo też zagrożenie, właśnie tego braku bądź umiejętności opowiedzenia historii Polakom. Szczególnie tym młodym, którzy pośle średniego wieku, którzy pośle do Grzegorza Napieralskiego, prawda? Jeżeli Państwo mówią, że były wrzutki, tak były, ale też Grzegorz Napieralski powiedział jasno i wyraźnie w wywiadzie z Moniką Olejnik. Tak, jestem za liberalizacją aborcji i jestem za wypowiedzeniem konkordatu. I był to pierwszy kandydat lewicowy, który powiedział 15 lat.